Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tydzień temu równo złożyliśmy tutaj wspólnie z kolegą Arkadiuszem Brzezińskim, którego tutaj mamy na pierwszym planie. Kolega jest tutaj, dodajemy z oddziału 063 Kościerzyna. Byliśmy u kolegi Markusa Sotora w Niemczech. Tam to jest miejscowość Zickelstein na pograniczu Badenii-Württembergii i Bawarii. To jest dokładnie pomiędzy Ulm a Stuttgartem. My tam byliśmy przywieźć od niego gołębie, które kolega Markus będzie miał na sprzedaż. O nim film mamy, o jego hodowli, o sukcesach, o tym, jak wyglądają jego gołębniki, jak wygląda rozpód i jakie to są gołębie, mówi nam on osobiście. Natomiast my tutaj chcemy dzisiaj zaprezentować 10 gołębi, nie, oczywiście o wszystkich nie będziemy mówić, tylko tak wspomnimy, z tych 54, które zostały przywiezione, a będą wystawione na aukcjach. Do pierwszego gołębia tutaj, którego kolega Arek, trzyma w dłoniach, jest to gołąb o numerze końcowym, pokażmy to całego może, Arek. To jest gołąb o numerze 387, to jest samiec najprawdopodobniej. Tak jest. Młody z tego roku, on jest po oryginałach, dwóch oryginałach Gabiego van den Abele. To może popatrzmy, tak wygląda jego rodowód, to jest dokładnie taki ingred na Rudego, bo ojcem jest syn Rudego, a matką jest córka Rudego. I co by było ciekawe, gołębie te właśnie w ten sposób tutaj wyglądają. Każdy rodowód właśnie do tych gołębi, który mamy, jest w ten sposób opisany. Pokażmy go, skrzydełko. O, tutaj teraz kolega Arek jako znawca powie, jak tego gołębia czujesz. No gołąb bardzo mi się podoba, mam też z tych gołębi u siebie, także wydaje mi się, że będzie coś z tego dobrego. Tak, to kolega jeszcze a propos dobrości, to powiedzmy, ty te gołębie już masz od Markusa już pierwszy sezon tak teraz, jest. Wcześniej, teraz w tym roku, teraz mamy właśnie, jesteśmy po locie gołębi młodych, który się odbył teraz w niedzielę. Jak ci na tym locie poszło? Tak przy okazji, jak... Na tym locie był bardzo ciężki lot, no, są duże braki, jest szansa na pierwszego gołębia. To jest coś z tymi gołębiami związane? Nie, gołąb akurat jeszcze nie. Te gołębie masz dopiero po prostu pierwszy sezon, tak? Ile masz ich tutaj u siebie? W rozpłodzie 10 sztuk, a na lotowym gołębniku 9. 9. Także widzimy, pokażmy jeszcze raz tego gołębia. Także to, jakiego mamy, to jest akurat inbred na Rudego po dwóch oryginałach Gabiego van den Abele. Pokażmy jeszcze jakiegoś może jednego, tak, tego już tam kolega włoży z powrotem. No, te gołębie właśnie, kiedy my przywieźliśmy, nie chcieliśmy im robić od razu zdjęć, gdyż one były po podróży zmęczone, teraz one już tutaj tydzień są w gołębniku i wykąpane były chyba wczoraj, tak? Tak jest. No, widzimy teraz, jaki ten gołąb ma numer? Gołąb 490. 490, zaraz go tutaj wśród dowodów odnajdziemy. O, jest, już mam go. Tu widzimy, akurat jest gołąb pochodzący z wnuka Olimpiada 03 Leo Hermansa z dwóch stron, czyli można powiedzieć imbret na Olimpiadę 03. Tak, o tych gołębiach nam więcej mówił właśnie kolega Markus i na jego stronie internetowej, tej tutaj sotor.com, są zdjęcia tych gołębi, rodowody oryginalne, można sobie zapoznać się. To będzie co, samiczka? Samiczka. Samiczka, wygląda na samiczkę. Widzimy, piękna nakrapiana. No jeszcze ma raz, dwa, trzy, czwarte lotko, tak? Jeszcze trzy pióra do końca. Do końca, tak. Widzimy. Także, o, taki jest kolejny gołąb, którego tutaj będziemy mieli na aukcjach. To są takie akurat te gołębie bodajże droższe, mamy i tańsze, i droższe, tak żeby każdy mógł sobie znaleźć coś dla siebie. Oprócz tych gołębi tutaj kolega wyjmie, ja pokażę rodowody, oprócz tych gołębi jeszcze jednego, może jakiegoś, Arek, tego niebieskiego, może teraz jakiegoś. Tutaj tego? Jakiegokolwiek, bo mamy gołębie tutaj właśnie z takich trzech linii akurat, tylko Gabego van den Abele, Leo Hermansa i Heinza Meyera z Raden. O, to są akurat, jest ten gołąb z Raden, a tego jaki masz tu wziąłeś? 487 właśnie. 487, o, to akurat go mam. I to widzimy, to jest po dwóch oryginałach Heinza Meyera. Tam kolega Markus, kiedy byliśmy u niego, on nam dokładnie nam opisywał, opowiadał o tych gołębiach, pokazywał je. To jest też taka, to będzie samczyk chyba dużo. To będzie samczyk, tak. Samczyk, tak wygląda. O, akurat takie mamy gołębie. Tam jeszcze parę jest takich miejsc niespierzonych, ale jak się, ale tu będziemy mieli je możliwość sobie zobaczyć. Jeszcze chyba to jest ta turka. Jaki ten ma numer? 485. To chyba wcześniej tu będzie. 8, 7, 6, 8, 4, 8. A tu nie było. 487. 475, nie. 4, to będzie na końcu. Jak to mówię, diabeł przykryta. O. To co ciekawe, to jest gołąb. Jeszcze go tak specjalnie go chcemy wyróżnić, gdyż to jest córka pierwszej as samicy rocznej Niemiec z 2008 roku. O, tu widzimy, to jest ta samica. Tam o tej samicy nam na filmie dużo właśnie Markus opowiadał. Tak wygląda jej skrzydło, tak wygląda ta samiczka. To będzie samiczka. O. Też w budowie dobra? No tak, kapitał. Tutaj kto by chciał, to może podjechać sobie te gołębie zobaczyć. Nie ma problemu. Tylko trzeba się umówić wcześniej. Kolega jest żołnierzem zawodowym, także też trzeba się dostosować do tutaj czasowych ram, kiedy kolega tutaj będzie, ale każdy będzie tutaj sobie mógł sobie przyjechać, zobaczyć, jeżeli będzie zainteresowany tymi gołębiami.
Także dziękujemy bardzo, a zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji tej, jak również późniejszej. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.